teraz jeszcze jedno pytanie. Teraz sobie wyobraźcie, co to znaczy brak retencji. Ta woda, ta cała woda tutaj, to wszystko spłynęłoby po prostu do Odry. Spłynęłoby do Odry i po tym nie byłoby śladu. A dzięki właśnie takim podpiętrzeniom, gromadzeniu, zatrzymywaniu tego lokalnego spływu powierzchniowego, mamy szansę podpiętrzyć poziom wód gruntowych, zatrzymać ten odpływ, zretencjonować to na ciężkie czasy, na chwilę posuchy, na miesiące bez opadów, na miesiące letnie, na miesiące suche. To jest mega ważne. Pamiętajcie o tym, że Polska ma najniższe zasoby wodne w przeliczeniu na jedną osobę w Europie. To jest bardzo ważna informacja, o której należy pamiętać. W związku z tym zatrzymywanie wody, gromadzenie jej jest konieczne. Także zachęcam Was serdecznie do tego. Cześć!